Ja pierniczę, znowu będę nagrywać w mokrych włosach. Co ona tu robi? Hejka, hej wszystkim, jestem z strony Weronika Eryk i tak powróciłam na YouTube. Wiem, że każdy się z tego cieszy. Trochę chora jestem. Ale dzisiaj powracamy z nową trasą Michała Szpaka, czyli Demon. I właśnie niedługo jadę do Bydgoszczy. Od razu mówię, że mogą być spoilery na tym odcinku, ale postaram się dać wszystkie nagrania, jakiekolwiek nagrania z koncertu na sam koniec, aby to ułatwić i po prostu nie mieć przyspieszonej niespodzianki, tak jakby. Więc zabieram was do Bydgoszczy i uwaga, jedzie ze mną moja mama, także I love. Zobaczymy, jak się jej będzie podobać i czy pojedzie ze mną jeszcze na jakieś koncerty. Także jedziemy. Witam wszystkich po raz kolejny. Znowu miałam przerwę, gdyby ktoś nie zauważył. Ostatni filmik chyba dodawałam z 2 miesiące temu. Chciałam powiedzieć 2 miesiące wcześniej, ale to w sumie jest to samo. Sorry, że poprawiam po raz kolejny włosy, ale jak na początku filmiku musieliście się przekonać, że mam po prostu je jeszcze mokre i one mi się po prostu nie chcą układać. No dobra, tyle o moich włosach. Dzisiaj mamy trochę spraw do omówienia. Na pewno będziemy rozmawiać o tym, dlaczego mnie znowu nie było, wyniki konkursu, mam tutaj 8 imiona i nazwiska. Zobaczymy, kto wygra fajną nagrodę związaną z Michałem Szpakiem, ale to później. No i oczywiście jego koncert. Także zaczynamy. A więc pierwsza sprawa, dlaczego mnie znowu nie było? W moim życiu się troszkę pozmieniało. Mam aktualnie status związku wolny. Zmieniłam tak jakby miejsce praktyk, cały czas w tym samym zawodzie, ale zmieniłam praktyki. Dużo osób z mojego życia odeszło, dużo wróciło, albo się pojawiło tak nagle. Ogólnie bardzo dużo się u mnie pozmieniało. Mam troszkę mniej czasu na niektóre rzeczy, właśnie na przykład na YouTube, chociaż chcę to znowu nadgonić. Zaczęłam robić coraz więcej bransoletek, co niektórzy mogli zauważyć na moim Instagramie, czy też na moim Facebooku. Facebooka nie potem. Na Instagrama w takim razie zapraszam. Czasem musimy mieć taki jakby postój w życiu, sobie poukładać niektóre sprawy, żebyśmy mogli sobie z nimi tak jakby poradzić i... Kurde, trudno mi jest mówić. Przepraszam za wszystkie jakiekolwiek dźwięki, które będą dobiegać z mojego
domu, ale no jestem sama. Są moi rodzice na przykład. Niedawno wyszła sąsiadka. Dobra. Chodzi mi o to, że czasami trzeba mieć taki jakby właśnie postój, żeby pokazać sobie wszystkie rzeczy w głowie, jak w swoim życiu. Ja potrzebowałam takiego postoju, gdy zerwałam z facetem. Byliśmy dosyć długo w związku, także jednak trzeba było sobie to troszkę poukładać. Jest teraz dobrze, żeby nie było, że się żalę, kurde. Przeszło mi, naprawdę. Bardziej się zajęłam znowu fanklubem. Zajęłam się bardziej szpakiem po raz kolejny, niż bym przez ten czas jako świecie była mniej zaangażowana w sprawy fanklubowe czy coś. Ale po prostu były dla mnie ważniejsze rzeczy. Wróciłam po prostu. Mam nadzieję, że wszyscy się cieszycie tak samo jak ja. I mam nadzieję, że będziemy po raz kolejny tworzyć coś pięknego na tym kanale. Zanim jeszcze dojdziemy do spraw z koncertem, chciałabym wylosować jedną osobę, która wygrywa mój konkurs. Przypomnę jeszcze, na czym polegał konkurs. Brałam udział w nagrywaniach do The Voice of Poland, byłam na widowni i waszym zadaniem było, aby zrobić zdjęcie, kiedy widniałam na widowni. Zadanie było dość proste, ponieważ podałam wam nawet, jakby może nie szczegóły, ale podpowiedzi, gdzie się znajduję tak naprawdę. Wzięło dosyć sporo osób nawet udział, więcej osób chciało wziąć udział, ale tak naprawdę nie wysłali mi zdjęć, więc konkurs trwał do północy, z soboty na niedzielę. Do ostatniej bitwy, ponieważ do bitw brałam udział w nagraniach, ponieważ na knockoutach nie dostaliśmy się na knockouty po prostu. Dobra, więc żeby nie przedłużać, to ja po prostu wylosuję pewną osobę. Żeby nie było, to wiecie, maszyna losująca, nawet nie patrzę. I mamy jedną karteczkę. I mój konkurs wygrywa. Uwaga, uwaga. Ogólnie to jest RODO, ale dobra. Wygrywa Ania Sztandor. Także Ania, proszę cię, żebyś mi wysłała swój adres na Messengerze, bo my się znamy, tak wiecie, osobiście, także to nie jest akurat z tym problem. Albo nagrodę dostaniesz w Łodzi, bo w Łodzi będziemy się widzieć na koncercie, z tego co wiem. Nie wiem, co ja robię. Właśnie w ogóle, jeśli ktoś by się chciał ze mną spotkać czy coś, no to zapraszam na koncert do Łodzi. Także Ania, super. Wzięłaś udział, dziękujemy. Dziękuję wszystkim innym osobom, które też brały udział. Losowanie oczywiście odbyło się przez maszynę losującą, jak było widać. Dobra. Jak już zaczęłam mówić o koncercie, to przejdziemy do kolejnego tematu. Tematu tak jakby głównego właśnie tego odcinka. Ogólnie to jak obiecałam, to miałam was poinformować, kiedy będą spoilery z koncertu. To jest właśnie ten moment. Jeśli nie chcesz nic usłyszeć o koncercie, to w tym momencie możesz przełączyć tak jakby na koniec lub przestać po prostu oglądać, bo do samego końca zapewne powinno być wszystko o koncercie. Także jeśli ze mną zostajesz, to bardzo mi miło i miłego oglądania. A więc tak, byłam na dwóch koncertach z nowej trasy. Trasa nazywa się Demon, albo Demon, jak to woli. Dlaczego Demon? Chyba raczej możecie się dowiedzieć na trasie. Oczywiście pochwalę się jakże pięknym filmikiem z tego wydarzenia, czyli z Meet & Greet w Poznaniu, także przychodzimy do mojego filmiku. Chwalę się! A, że rozumiem nagrywanie przy dywanie. Nie, 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 nie
Ogólnie to bardzo podoba mi się ta ścianka, która jest za nami, związana z Michałem, co on trzyma ten księżyc, jest narysowana trasa i w ogóle naprawdę pięknie to wygląda. I może zacznijmy właśnie od Meet & Greet. Jak już zaczęliśmy o tym rozmawiać, no to na Meet & Greet dostaliśmy takie oto woreczki. Jest to napisane Demon, nie wiem czy to będzie widoczne. Niedługo zdjęcie wstawię z tym woreczkiem, żeby zapromować właśnie w ogóle, co się stało. Woreczki ogólnie mają fajny materiał właśnie. Ja się bałam, że to będzie jakieś ślizgie albo będzie się pruło, ale naprawdę ma jak koszulka taka nawet. Także super. Kolejnym prezentem tak jakby na Meet & Greet był plakat. Na każdym mieście jest oczywiście inny plakat. My z Poznania dostaliśmy taki. Jest tu też autograf Michała. Plakat miałam komuś oddać na koncercie, ale plakat mi się tak bardzo spodobał, że uznałam, że go jednak zatrzymam i będzie widniał na tej ścianie. Wy i takiej pewnie nie będziecie widzieć, no ale będzie tam kiedyś. Ja w Poznaniu miałam to szczęście, że mogłam dołożyć małą cegiełkę do pewnej tak jakby fundacji, która pomaga naszej planecie i dostaliśmy też certyfikat, ale nie ma tego pokazywać ze względu na RODO i prędzej mogę to komuś po prostu pokazać na prywatnej wiadomości niż właśnie na YouTubie, gdzie to wszyscy mogą tak naprawdę zobaczyć. Byłam na dwóch koncertach, byłam w Bydgoszczy i w Poznaniu. I w Bydgoszczy był mój pierwszy koncert, jak i pierwszy koncert z całej trasy, więc wiadomo, jakieś tam jeszcze różne nowe rzeczy ono się pojawiać co inny koncert. Ale powiem wam, że w ogóle nie mam filmików żadnych z tego koncertu. Właśnie chcę wam powiedzieć dlaczego. Ponieważ ja chciałam... Weszłam na salę i powiedziałam, że ja będę nagrywać. Nawet jeśli mi nie będą kazać, to ja i tak będę nagrywać. Siedziałyśmy z mamą, bo w ogóle ja wygrałam konkurs i dzięki temu konkursowi mogłam zabrać siebie i moją mamę na koncert. Mojej mamie się serio bardzo podobało. Jak wygrałyśmy ten konkurs, mieliśmy trochę dalej te miejsca, ale cały czas byłam przekonana, że ja będę nagrywać. Mówiłam, że jeśli nawet będą mi kazać wyłączyć coś, to ja i tak będę tam, wiecie, ukradkiem tu jakoś kamerować. Miał się zacząć koncert. Ja miałam uszykowany telefon i nagle słyszę głos Michała, który prosi nas o to, abyśmy nie nagrywali teraz, że nie chce, aby ten koncert był nagrywany i żeby to zostało tylko i wyłącznie dla nas. Ja w tym momencie wyłączam nagrywanie, wyłączam w ogóle telefon, nawet nie zdążyłam nagrywać. Włączyłam telefon i do końca koncertu go nie dotknęłam. Naprawdę, wow, super, że w ogóle to zrobili, że Michał to, o to prosi, bo jakby to prosiła jakaś randomowa osoba, to wydaje mi się, że większość z nas, może w tym nawet ja, by po prostu nagrywała, nawet gdyby był zakaz, co nie ukrywam, że i tak nagrywało parę osób, ale nie było to nawet przykład, nie wiem, 20, tylko to było z 3 albo 5 osób tak naprawdę, więc brawo, super, naprawdę. Jeśli chodzi o sam koncert, to bardzo, bardzo, bardzo dużo osób mi się pytało, czy to jest coś podobnego jak Classica Tour, czyli że Michał występował z kimś. Tak jak było to na Classica Tour, występował ze swoją siostrą Marleną Szpak. To tutaj wam odpowiem, że musicie patrzeć, co się dzieje na scenie po prostu. I to będzie chyba moja odpowiedź, bo nie chcę to spoilerować, czy ktoś będzie, czy też go nie będzie. Po prostu chciałabym, żebyście dokładnie się przyglądali, co się dzieje na scenie. Nie samemu Michałowi, co też wygląda zjawiskowo, bo jego kreacje są naprawdę świetne. I podchodzą też pod to, co się właśnie dzieje na świecie, jak i na samej scenie. Ale żebyście też zwrócili właśnie na uwagę na dekoracje i to, co się dzieje na samej scenie lub lekko za nią, czyli na takim jakby
monitorku, która symbolizuje, tak jakby symbolizuje, robi jako tło. O, może w ten sposób. Ja szczerze mówiąc, siedziałam tak daleko, że jednak nie mogłam czytać albo widzieć, co tam się dokładnie dzieje, więc zwróciłam tylko uwagę na Michała. Ale powiem wam, że jak już byłam w Poznaniu, w ogóle sorry, że mnie prześwietla, ale to już chyba się przyzwyczailiśmy wszyscy, że tak już musi być. W Poznaniu udało mi się siedzieć trochę bliżej niż zamierzałam. I Michał ogólnie zszedł w którymś momencie, przy jednej piosence zszedł i praktycznie na mojej wysokości był, także ja miałam super widok na niego. I wszyscy automatycznie się odwracali w jego stronę, a ja w którymś momencie, jak śpiewał, zwróciłam uwagę to, co się dzieje na scenie. I na tym ekraniku było napisane pewne zdanie, które tak bardzo poruszyło me serce, tak bardzo mnie zabolało wewnętrznie. I do dzisiaj mam je w głowie i cały czas mi się chce płakać, jak ja po prostu je sobie przypomnę. Nie będę wam dokładnie mówić, co tam było napisane, bo jednak chcę, żebyście pojechali na ten koncert. Naprawdę jest to jeden z takich koncertów, który najbardziej przeżyłam. Serio, ta trasa jest tak świetna, że och, trzeba na nią po prostu jechać. Ale powiem wam, że tam było napisane procent samobójstw. I więc będę nagrywała oddzielny odcinek właśnie na temat samobójstw, właśnie troszkę też nawiązując do Michała i właśnie tej trasy, i samego Michała, tylko co tam było napisane. I wam powiem, że mnie to naprawdę tak mocno poruszyło, że tyle samobójstw jest na naszym świecie, że mi się to nie mieściło w głowie, jak ja oglądałam. Tutaj jest Michał tak świetnie wyglądający, a z tyłu jest pokazane, ile tak naprawdę osób umiera ze względu, powiedzmy, na hejt czy brak akceptacji. Naprawdę, mnie to serio boli. I och, nie chcę, żeby ten odcinek był smutny, serio. O, dobra. Cięcie czy coś. Dobra, lekko się uspokoiłam, więc kolejne, co wam mogę powiedzieć na temat trasy, to bardziej jego zespół też bierze w tym udział. To też jest piękne, naprawdę, że nie jest to tak, że Michał jest tu największą gwiazdą, tylko że bardziej zwracają uwagę na problem. I też jego zespół właśnie bierze w tym udział i to też jest super, że on nie jest jako ta, wiecie, gwiazdeczka, hey bitches i w ogóle. Tylko że też oni tam są pokazani i w ogóle gra świateł i scenografia, kostiumy, oh my god! Dobra. Nie, bo ten odcinek będzie taki chaotyczny w ogóle, chociaż i tak taki będzie. Powiem wam, że to, co się stało na samym końcu na koncercie, naprawdę było dla mnie wielkim wow. Będzie tam piosenka, na samym już samiutkim końcu będzie piosenka, o której nikt się nie spodziewa. Na pewno nikt z was się tego nie spodziewa. I wam powiem tylko tyle, że to jest na pewno piosenka Michała. Jaka to jest piosenka, to wam niestety nie mogę zdradzić, bo nie wiem, czy też Michał chciałby, aby zostało to zdradzone, ale jest to jego piosenka. I naprawdę się ucieszyłam to, że on to wykonał, naprawdę pasująca idealnie, serio. Co jeszcze mogę wam zdradzić? Ja będę na pewno brała w tym udział, jeśli ktoś serio będzie brał ten koncert, także chciałby się wypowiedzieć na temat tego koncertu, powiedzieć całemu praktycznie światu, jak to jest cudowne, to będzie taka okazja. Michał robi na tej trasie coś takiego, że daje drugi mikrofon i parę tam osób może się wypowiedzieć na jego temat. W Bydgoszczy było to z 5 osób, w Poznaniu podobnie, w innych miastach słyszałam, że trochę więcej osób się wypowiedziało, także czym akurat to zdradzam, ponieważ dużo osób robiło sobie zdjęcia z Michałem na scenie, także tak czy siak kiedyś by to wyszło. Więc to akurat mogę zdradzić i się nie boję tego zdradzać. Uważam, że to jest fajne, naprawdę. Ja na pewno wezmę w tym udział. Nie powiem, na jakim koncercie, bo Łódź to nie będzie mój chyba jedyny koncert. Ja pojadę chyba jeszcze paręnaście razy na to. Ale naprawdę
opłaca się pojechać, bo jednak to jest taki temat tabu dla nas i mało kto chce rozmawiać na temat właśnie środowiska i ochrony naszej planety. Więc uważam, że to jest naprawdę fajna inicjatywa ze strony Michała, że stworzył taką trasę. Naprawdę super. Masaż głowy. Żeby, wiecie, więcej myśli nie przychodziło na myśl czy coś. Odpowiem na kolejne pytanie. Tak, można podchodzić do Michała po koncercie, żeby podpisał płyty, czy tam zdjęcia, czy cokolwiek. Teraz chyba coś takiego, że nie musi być akurat to rzecz ze sklepu, bo ja podchodziłam i miałam zdjęcia po prostu jego i po prostu on je podpisał. Także nie było jakiegoś problemu, że a to nie jest ze sklepu, to... Nie. Podpisał bez problemu. Autografy nie poszły do mnie, autografy zostały rozdane. Jeden został rozdany od razu po koncercie. Nawet dwa w sumie po koncercie. Jeden sobie zachowałam jak na razie, bo mi się zdjęcie bardzo podoba. Ale zapewne za jakiś czas i tak go oddam. Dwa jeszcze czekają, ale już mam takie wybrane osoby, które dostaną, także możesz to być ty. Albo ty. Co jeszcze mogę wam powiedzieć na temat tego koncertu? Chciałabym wam opowiedzieć tak naprawdę cały ten koncert, ale dla mnie nie będzie miało w tym momencie sensu, bo ja chcę was zachęcić, żeby tam pojechać, serio. Co mam powiedzieć, żeby was zachęcić jeszcze bardziej? No, jest tam szpak. Ale nie, na serio, uważam, że jest to świetna inicjatywa ze strony Michała i organizatorów, że taka trasa właśnie powstała, naprawdę. Włosy mi wchodzą do buzi. Zwracacie na mnie uwagi w ogóle. Ja będę musiała pomału już kończyć, bo ten filmik nie chcę, żeby trwał, kurde, godzinę czy coś, chociaż tyle by mógł trwać, gdybym się rozgadała. A nie chcę, żeby tyle trwał, bo on mi się nigdy nie doda tak naprawdę. Więc chciałabym wam po prostu powiedzieć, że warto pojechać na ten koncert i mam nadzieję, że ten filmik przekonał was do tego, aby właśnie pojechać na taki spektakl tak naprawdę. Nie tyle koncert, co właśnie spektakl. To jest takie... Nie, dobra. Nie, że już nie będę wypowiadał na ten temat, bo ja naprawdę nie skończę tego filmiku. Także dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się jeszcze dziś spotkamy, że się spotkamy na trasie Michała Szpaka. I będę na zlocie. 5 stycznia. Pruszków. Polecam. Będę też w Łodzi 20 któryś tam listopad. Także do zobaczenia. Kocham was! Mam nadzieję, że się dużo stęskniło i kaczka was pozdrawia. Także bye bye! To się wytnie.